Cześć, Pasieka Gromadzeń. Dzisiaj będę kontynuował wyciąganie ramek pracy i izolację matek, ale najpierw muszę zobaczyć, jak w ulikach, czy tam jest ciasto, no bo tam, wiecie, one mogły już zjeść. Bez ciasta to nie za bardzo się pszczoły przygotują do lotu. Znaczy pszczoły jak pszczoły, matka. Matka musi mieć cały czas po prostu dostęp do pokarmu. Zresztą taki ulik, jeżeli nie ma odpowiedniej ilości pokarmu, może się po prostu nam wyroić. Ucieknie, no bo z głodu, głodniak. Także no zajrzę szybko do tych ulików, jeżeli wszystko będzie ok, no to zacznę tam po prostu wyciągać te ramki pracy. Jak będzie mało pokarmu lub końcówka, lub nas zjadły, no to po prostu dołożę. No, patrzcie, tutaj widzę, coś odrabiają. Ale tutaj zaczęły coś budować. No, nie fajnie. A, tylko jakaś nadbudowa ciasta by dołożył, może by nie. No, tu zalewają, odbudowały. Patrzcie, czy jest matka, oczywiście. O, jest mateczka. No to dobrze. Jak jest, to jest dobrze. Nie przeszkadzamy. Ciasta jest, jak widzicie. Dosyć mało pszczół, ale w jednym, powiem wam, mi powychodziły. Nie wiem, może to w tej. Dobra. Nie przeszkadzamy. W następnym tygodniu już powinny być jakieś jajeczka. Zabieram klateczkę i zaglądam dalej. Patrzę tylko, czy tu otworzone jest, że matka wyszła. Tak, na spokojnie. Wszystko jest ok. Jedną ręką to nie mogę na to otworzyć. Dobra, pauza. Dobra, zaglądamy. No widzicie, jakoś tu robią też takie nadbudowy malutkie, ale tutaj odrabiają ładnie. Widzę, że nawet na trzeciej ramce. Tutaj jest zalane. No jajeczek jeszcze nie będzie, ja tylko patrzę, czy nie uciekły pszczoły, czy coś takiego, wiecie. I zabieram te klatki z dołu. Mogę zerknąć, czy gdzieś tu matkę nie widzę. Ona może być też na locie. Jak odrabiają, jak są pszczoły, to raczej matka powinna być. No, nie widać tak dużo pszczoły, ale może lotna jest gdzieś w polu. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Wsypywało się całą szklankę i wydawało się, że jest dużo. Oj, nie tak. Także tak wyglądają te uliki. Pierwszy raz z nich korzystam. Pszczoła, uciekaj, bo nie wiem, czy ty później wejdziesz. Tu się jedna przygniotła. O, wyszła. No, teraz tu. Tak to jest, te pszczoły się przygniatają, trzeba uważać. Dobra, a tu? A co tu się dzieje? Tu tak jakby więcej pszczół, widzicie? No, tu jest taka ilość, jaką rzucałem. Tam coś tak jakby mniej było. No, tutaj jest odpowiednia ilość. A czemu tam aż tyle zwiało, czy co? Dobra, nie będę im przeszkadzał, bo jeszcze jest za szybko, żeby było czerwienie, ale muszę zajrzeć właśnie, czy z tym pokarmem wszystko jest ok i tak dalej. Więc zaglądnę. Dobra. Klateczki zabiorę, przydadzą się przy następnym podawaniu matek. Damy cegły, żeby jak wiało, chociaż one dosyć mocno tak są. No dobra, tu wszędzie jest wszystko ok. Tu jedną zabrałem, a nie pokazywałem. Ogólnie to w tamtym nie wygryzł się matecznik dziada, ten matecznik. A tutaj. No po prostu jedna matka się nie wygryzła. Wywaliłem te pszczoły tutaj, żeby weszły do tego ulika. Czyli ten jeden muszę zabrać. Tutaj nie będzie matki. Ale jak na razie wszystko na 6
ulików 5. Wydaje się, że matki są, wszystko jest, ciasto jest, więc jakoś sobie radzą. Jeszcze zobaczę oczywiście kolejne, bo ja tam mam dużo więcej tych ulików, tylko w innych miejscach. Powiem wam, widzę, że pomidorki się już pokładły, co niektóre. Muszę zaraz iść po sznurek i widzicie, to jest tak, ciągle coś. Powiem wam, dzisiaj słoiki mają mi przyjść, ale ten jeden tu zielony to już fajny, duży. No, zarasta, widzicie, już się robi coraz gęściej. O, tam widzę, też jeden się położył, też muszę podwiązać. Tu gdzie niegdzie też jakieś tam pojedyncze pomidorki. Nie ma tego dużo, no. Wiecie, żebym miał troszkę lepsze warunki i szybciej je tutaj posadził, to byłaby szansa, że pod koniec czerwca jakieś tam pierwsze by były. Ale tak, to raczej druga połowa lipca zazwyczaj już zaczynają się te zbiory. Muszę podlać, bo już trochę nie padało. No i mają słoiki też mi przyjść, bo chociaż mam jeszcze z tamtego roku paletę kilówek, to kupiłem też 0,9, bo po prostu klienci często pytają o te duże i muszę mieć takie i takie. No. Wolałbym mieć jeden rozmiar, na przykład właśnie kilo i byłby spokój, no ale klienci nauczeni w Polsce są do tych 0,9, ciężko ich nauczyć. Widzę, jakieś pszczoły tu latają. Dobra, to ja zaglądam. Powiem wam tak. Weszły do podkarmiaczki i sobie tam plastry porobiły. No, powiem wam, co się zdarza w tych ulikach. Także trudno. Ciasto położę tutaj, dołożę, bo widzę, że... Znaczy, no nie widzę, czy tam mają, ale nie szkodzi. No po prostu tu gdzieś położę. Jedna matka się nie wygryzła, jest... Ulik zabrałem, tu był, tutaj... Jest wygryziona, wszystko ok. No ale zamiast tutaj mi ramki odrabiać, to one tam nie szkodzi. No wiecie, matkę jakoś tam znajdę, później to wytnę. Jak już się unasienni, przeniosę te plastry gdzieś tutaj, powkładam, no to się przeniesie ta. Zwłaszcza jak będzie czerw. Na razie jeszcze pewnie nie ma. Ja jeczek ani czerwi, to nie będę tego teraz rywał. Tylko po prostu za jakiś czas, jak już będą... czy jajeczka, czy czerw, no i jak przeniesiemy, to pszczoły też przejdą, bo będą grzały. Także no, dlatego też są fajne, wiecie co robić. Bierzemy pszczoły z czerwiem połóweczki. Dajemy na przykład korpusik na wiosnę jednej rodzince, żeby matka weszła, zaczerwiła te połóweczki. Później bierzemy po dwie ramki, to mamy 5 ulików. Czerw, pszczoły, wywozimy najlepiej na drugie pasieczysko i możemy podawać mateczniki na wygryzieniu. I po prostu w kolejnych latach chyba tak będę robił. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, bo widzicie, wsypię tutaj kubek pszczół i jest później takie coś. Masakra. Zobaczę, może wyciągnę ciasto z tego, co tu mi zostało i położę od razu tu gdzieś pod te ramki, wiecie, wyciągnę, położę jakoś tak na płasko, żeby one mogły sobie do tego ciasta dochodzić. No, także te uliki weselne bardziej się nadają do przenoszenia czerwiu, całych takich połóweczek, ramek z jakiejś rodzinki, a te styropianowe, żeby właśnie ten kubek pszczoły wsypać i podać matkę. Tak już mi się wydaje, że następny rok trzeba po prostu tak zrobić. Już wczesną wiosną, wiecie, koniec kwietnia, dać pół korpusik, żeby jakieś tam matki zaczerwiły. Silne, młode. Zaczerwią 1,5 korpusu spokojnie przed rzepakiem i już można będzie na rzepaku robić wychów matek, mateczniki podawać do takich właśnie ulików i będzie to miało większy sens. No, tutaj przeniosłem z dołu na górę, żeby był jeden rząd i widzę, już zaczęły zasklepiać. Tutaj jeden coś nie jest zasklepiony, może dopiero dzisiaj. Także widzę, jeden tutaj zlikwidowały, a reszta jest. Nie daje więcej, wiecie, wolę, żeby te matki były lepiej zakarmione. Mniej mi tam nie trzeba wielkich ilości, to po co mam nie wiadomo ile dawać. Mógłbym przecież przełożyć jeszcze raz, mam 3 takie ramki hodowlane, mógłbym sobie przenieść później na jedną, ale do rodziny wychowującej starczy, starczy. Puszczę kolejne serie za jakiś czas, jak znajdę czas.
jest jan polski koliberek, fruczak gołąbek. Jest to motel, który wygląda jak koliber. Tak szybko macha tymi skrzydełkami. Przepiękny. Jak ptaszek wygląda, ale to jest motyl. Tak zasuwa, że ciężko mi złapać ostrość w ogródku tutaj u nas. Ma nawet taki długi jak dziubek. Ale zasuwa. Nie dziwię się, że go nazywa się koliberkiem. No niestety zwiał. Co do lipy, bo się pyta parę osób w komentarzach, jak umie lipy. No to tak umie lipy. Widzicie tu jakieś kwiaty, to jest drobnolistna. Powiem wam, że nawet jednego kwiatka nie widzę. Gdzie niegdzie to któreś drzewo, to jest jakiś kwiat. I nawet może tam na górze jakiś pojedynczy, ale to jest kilka kwiatków na drzewo, no może tam kilkanaście. A to powinno być aż, no wiadomo, całe w kwiatach, powinno pięknie pachnieć tu. Słychać brzęczenie owadów, pszczół, czmieli. A nie ma nic. Także, nie wiem, no coś tam jakieś, wiecie, niektóre rodzinki coś tam przyniosły, niedużo, ale po parę kilo, niektóre nic. Te słabsze czy jakieś tam były, wiecie, takie, że nie wiem, jakieś ciche wymiany, słabomatki czerwiły, no to nic nie ma. To nie wiem, czy w następnym tygodniu wykręcę to, co jest i zacznie się podkarmianie. Oczywiście tych rodzin, co nie jadą na grykę. Myślę, że ostatni tydzień czerwca wywiozę już na grykę. No a później możliwe, że 18 rodzin pojedzie na wzos. Ale też zależy, czy wzos nie będzie wypalony. Także no sezon słabiutki. Dobra, miałem jeszcze zobaczyć, jak tutaj pyłek. One tu powinny latać na tą facelię. No i jest trochę tego pyłku. Jest trochę ciemnego, maki jeszcze widać kwitną. Maki, facelia. A jasny, czy z lipy. Tej lipy tak mało, nie wiem. Ciężko powiedzieć. No dobra, idę po jakieś wiatro i zbiorę ten pyłek, co jest tutaj. A jutro pojadę na pozostałe pasieczyska, bo dzisiaj nie ma pogody. No, powiem wam, no taki jest pyłek. Jest trochę tej faceli, trochę ciemnego, trochę żółtego. Szczypawice łażą. Powiem wam, teraz jest jakiś okres, że te szczypawice w poławiacze wchodzą i się tam chyba jakoś sobie domki robią, rozwijają się tam. Ale one zaraz wyjdą. Zresztą to wszystko będzie przewiane. No, także taki pyłek. Wstawiłem wczoraj do suszenia, bo tam ktoś nawet pisał do mnie, że chciałby kupić trochę tego z teraz, no to myślę, że w następnym tygodniu będzie już dostępny. Musi się przesuszyć, minimum 2 dni suszę, ale często zostawiam na trzeci dzień, bo po prostu on nie jest taki, wiecie, na kamień wysuszony, a powinien być, więc żeby nie było jakichś tam problemów później. Niby się pyłek nigdy mi nie zepsuł w słoiku, więc raczej dobrze suszę. Ale, tak jak mówię, no raczej 3 dni niż 2. No, nie ma dużo, wiecie co, no ale tu jest trochę rodzin takich, których były jakieś matki do niczego. Jakieś tam najsilniejsze wywiozłem na tą rzodkiew. I na te drugie pasieczysko, myślałem, że tam mi z lasu coś przyniosą, a pożytek się i tak urwał. Tak czy siak, trochę pyłku jeszcze poławiam. Nie wiem, czy wiecie, nie skończę już w tym tygodniu, może w następnym. No już za bardzo, no tutaj jest ta facelia, ale nie ma tak dużo, widzicie, z tej faceli, ile tu jest. 1/3 pyłku gdzieś właśnie z faceli, reszta jest jasny, trochę jest nawet z maków, jakieś tam pojedyncze inne kolory. Więc chyba nie będzie sensu za długo poławiać.
No, zobaczę, ale raczej już chyba będzie koniec na ten rok. No, pyłku jest mniej niż rok temu. Nie wiem, czy połowa, chyba troszkę więcej niż połowa. Nie wiem, 60% tego, co było rok temu. No niestety, pomimo większej ilości uli, zbiory są słabe. Ale powiem wam, bywa i taki rok w pszczelarstwie, nic nie jest pewnego, więc oby następny był lepszy. No zobaczymy. Jeszcze co z tą gryką i wrzosem. No bo lipa to już przekwita u mnie, a nic z niej nie nosiły. Trochę tam, jak wyciągam te ramki pracy, czasem na ramce pracy jest świeży nakrop, ja to strząsam i w niektórych ulach rzeczywiście był żółciutki taki miód, smakowałem lipowy, ale one go prawie nie przenoszą do miodni, tylko wszystko do rodni i tak jakby dla siebie zażywają, więc zużywają, więc nie wiem, czy w ogóle ten miód teraz to będzie coś miał z lipą wspólnego, czy to będzie bardziej, nie wiem, chabrowy, jakiś wielokwiat. To, co tam, wiecie, jest w miodniach, no to zostanie może już w następnym tygodniu wybrane, bo no teoretycznie zobaczę jeszcze, czy coś z tej faceli jednak noszą, czy nie. No, dobrze by było do końca pożytku poczekać, a nie wiem, ile ona jeszcze będzie kwitła. Nie chcę też za długo czekać, bo po prostu pszczoły zjedzą to, co tu jest i tyle będzie z tego. Wiecie, też nie można za długo czekać. No dobra, miałem jechać na drugie pasieczysko, ale pogody nie ma. Myślę, że jutro z rana obrobię tam te dwie pasieki, w sensie zabrania, o, pyłek też tam jest jakiś, zabierzemy pyłek oraz zabiorę ramki pracy. Dobra, cześć, trzymajcie się.